Dzień dobry, witamy wszystkich w nowej serii, której jeszcze nazwy nie znamy. Tak naprawdę, także jeżeli chcecie podrzucić jakąś nazwę nowej serii, śmiało dawajcie znać w komentarzach. Jest ze mną Adam Suker. Cześć wszystkim, witam. I Sebastian Żebrowski, Sebo. Siemano, siemano. Tak jak rozmawialiśmy na ostatnich zawodach i trochę pół żartem, pół serio robiliśmy te Sebo, to możecie pamiętać, Seba prowadzi wielu zawodników. Z paroma już udało mu się osiągnąć bardzo, bardzo wysokie lokaty, takie jak zdobywanie karty pro. I możecie go po prostu śledzić na jego Instagramie. Zapraszam również na Instagram Adama, zapraszam na mój Instagram. A dzisiaj porozmawiamy sobie o minerałach. I na początku zadam wam pytanie, prosiaczki malutkie. Ile przybraliście po zawodach? To ja może zacznę. Ja przybrałem dokładnie 0 kg. Tak jak na weryfikacji miałem 98, tak w poniedziałek po zawodach tak naprawdę miałem tak samo 98 równiutko. Adam? I dalej mam 98. Więc to u mnie to tak, bo mi na weryfikacji miałem 124, ale to była godzina gdzieś tam 15. Dzisiaj mam tam niecałe 126, czyli no też w stosunku do weryfikacji to jest może niecałe 2 kilo. Z tym, że no przypuszczam, że jeszcze mi to w dniu zawodów troszeczkę spadło, nie? Bo to wiesz, ja nie z tych, co na ładowaniu nagle magicznie 4 kilo mi rośnie, tylko raczej na odwodnieniu. W najlepszym wypadku ta waga stoi, a najczęściej jest jeszcze z kilogram mniejsza, nie? No to właśnie Więc... też manipulacja tymi minerałami ma na to wpływ, ale Tak. dlaczego od tego zacząłem? Bo ja przybrałem dosłownie kilogram i tak naprawdę okres, w którym pokazujemy, gdzie mamy te minerals, bo specjalnie połączyłem te dwa tematy, to jest minerals to nie tylko jest jako minerały, ale z angielskiego to są po prostu jaja do tego sportu, minerals do uprawiania tej dyscypliny i po zawodach najczęściej okazuje się, kto jaką ma psychikę, gdy kończy się tak naprawdę ten cel, który obraliśmy. I tutaj chciałbym na początku, Seba, żebyś ty się wypowiedział na temat odbicia i ogólnie rzucania się na żarcie, bo to jest bardzo częste w naszej branży. Wiecie co, znaczy z tym jest taki o tyle problem, że ludzie myślą, że kończą się zawody i organizm po prostu, nie wiem, ma jakieś śmigliczne okno, że nie wiem, jest po zawodach i jest nagle, nie wiem, dzień wypaczony, bo jesteśmy po zawodach, tak? Tak dobrą sprawę, jesteśmy naładowani glikogenem lub powinniśmy być, więc po zawodach my powinniśmy się tak naprawdę rozładować, żeby nie było tego odbicia, tak? No na cholerę jest nam jeszcze... I tak mamy wypełniony ten glikogen mięśniowy, więc wszystko ponad po prostu nas rozleje i to będzie najgorszy dramat. Szczególnie jak jeszcze lecą diuretyki, jak to właśnie ta gospodarka mineralna jest zaburzona, to jest po prostu dowalanie jeszcze do pieca, tak? Ja przykładowo mam taką samą uwagę, jak mówię, ja po zawodach zjadłem ciastko białkowe i muffinkę marchewkową, którą zrobiła żona podopiecznego i tyle, bo wiedziałem, że powiedzmy no raz, że mam w planach dalsze starty, to swoją drogą, ale druga sprawa, po co, już byłem i tak naładowany, najedzony, ja miałem ochotę opierdzielić mięso i nie wiem, rano wstałem, zjadłem łososia i to było to, że ja po prostu miałem na to największą ochotę i tyle. I Często mówi dlatego się to... również o aspekcie zdrowotnym, prawda? I to jest najgorszy moment, na którym tak naprawdę zdrowie nasze cierpi, bo odbicie po zawodach to jest narzucanie często ilości 20-30 kg. Adam to często widział i szczególnie tak jak wspomniałeś, Seba, mamy chłopaka, który powiedzmy waży 90-80 kg, ładował 600, 500, 800 węgli, powiedzmy ta rozległość jest różna, przez 4 dni. I nagle on po zawodach jeszcze dopycha, mimo że ten dzbanek jest już pełny. I okej, wiadomo, po zawodach zasłużyłeś jeden dzień, ale ile tych jeden dzień, ile tych jednych dni może trwać, prawda? No więc co, ja się może tutaj odezwę, bo problem jest nawet nie to, że ktoś chce coś zjadnie, tylko ile niektórzy potrafią jeść i jak długo, nie? Bo często to nie jest właśnie jeden dzień, czy nawet, nie wiem, półtorej dnia, czyli dzień zawodów i następny dzień, tylko dla wielu to jest potem cały tydzień bajlando, nie? Jak się już po prostu są po zawodach i oni już, wiesz, już mogą generalnie wszystko, nie? I potem jest taki problem, że ludzie często 2-3 tygodnie po zawodach wyglądają jakby przed chwilą skończyli masę, nie? I to taką chamską masę, nie? I co? I co w tym momencie? No naprawdę musieliby po redukcji, po prepie zacząć kolejną redukcję, no bo tak to...
tak to wizualnie wygląda, nie? No i kwestia zdrowia, tak samo, ciśnienie, retencja i tak dalej, i tak dalej. To się tak jeszcze wydaje, bo tego pierwszego dnia często ktoś się naje, na drugi dzień ma niższą wagę. Okej, okay, jak jeszcze diuretyki kogoś Tak, trzymają, tak. to jeszcze to tak wygląda. Ale jak one tylko przestają działać, to idzie odbicie w drugą stronę. I nagle 3-4 dni po zawodach gość się budzi, że on już wrócił do diety, a waga rośnie, nie? I wygląd się nie poprawia. Więc to jest częsty problem, szczególnie u młodych zawodników, bo powiem wam szczerze, chyba to tak z wiekiem też, czy z ilością No, startów to na pewno też. przechodzi, nie? Bo każdy No. pamięta jakieś swoje pierwsze zawody i tam po zawodach, jak wszedł na grubo, Jakie to mieliście szedł, nie? największe odbicie? Jakie miałeś Seba największe odbicie? Wiesz co, właśnie po debiutach miałem chyba z 8 czy 10 kg, coś takiego. No i faktycznie po debiutach to poleciałem w Bajlando w McDonaldzie, ale 5 lat później jadłem w Adam? McDonaldzie już od tego czasu. Wiesz co, u mnie to był nawet nie pierwsze zawody, drugie zawody. 2013 rok, Mistrzostwa Śląska. No i po nich jadłem jak szalony. W dobę mi odbiło 11 kilo, jak zobaczyłem, że mi się dziury robią od palców na nogach. No to stwierdziłem, że chyba najwyższy czas coś z tym zrobić, nie? No, a Ja wam tak. powiem, że ja miałem odbicie około 20 kg w 6 dni i jak zobaczył mnie wtedy osoba, z którą współpracowałem, tak to powiedzmy, dyskutowałem, o tak bardziej można to nazwać, jak mnie zobaczyła, to mówi, tak patrząc na mnie, chyba ci trochę estrogen wybiło, trzeba będzie Norwadex dorzucić. Ja Ale mówię, że kurczę. tutaj to nie Norwadex, tylko jakoś, wiecie, wypompować wodę, nie wiem. Właśnie a Ale wiecie propos wody. co? Ja z rekordową wagę znam, to akurat dotyczy kobiety. Z racji tego, że miała takiego trenera, który mocno, mocno nadużywał diuretyków. No powiedzmy sobie, dla dziewczyny z bikini 3 tabletki furosemidu i 300 spironolu, to jest kosmos. No to jak on ważyła na scenie 40, chyba 2 kg, tak, jakiś czas po zawodach ważyła 66, nie? Ale To wiecie, my macie się tutaj 20. śmiejemy teraz w tym momencie, tylko specjalnie uczcie się na Niebezpiecznie. tym, co my mówimy, bo to jest chyba głupota. To jest tak Tak. głupo, to jest tak głupie, to jest tak Jest cholernie głupie, co około było kiedyś robione. 60% masy jej ciała. Przecież to jest No tak, abstrakcja zobacz, jakaś. 42 kilo, 50% masy ciała to jest 21 kg, a tam A to odbiło ponad. No. 24, nie? No i masakra, nie? Co w ogóle psychicznie taka osoba musi czuć? Przed chwilą na scenie stała. Kobieta jeszcze, tak? Gdzie No. mają bika na punkcie wyglądu, wagi. Ojej, dramat. No. Dramat. A właśnie a propos wody, to moim zdaniem właśnie to jest też duży problem, że ludzie zamiast najpierw się nawodnić, rzucają się w to jedzenie, bo jak my się też dobrze nawodnimy, to sami wiecie, że tego łaknienia też tak nie ma, tak? Często jak człowiek jest głodny, to też może, znaczy jak czuje łaknienie, to nie jest faktu też głodu, tylko często, że po prostu nie jest dobrze nawodniony, bo to tak samo daje sygnał Tak. no, pustości żołądka, tak? Więc to jest też grunt, żeby pierwsze co to się przede wszystkim dobrze nawodnić. Nawet jak ktoś tego, nie wiem, Powerade'a cukrowego wypije czy coś po zawodach, wiadomo, żeby gdzieś tam też tych minerałów uzupełnić, ale to jest właśnie kluczowy aspekt, o który powinien każdy zawodnik pamiętać. Wodę koksową. Nawet kokosowo, bo ona ma właśnie też. Koksową. No. Okej, kokosowo lepiej klepnie, ale właśnie kokosowa ma taką samą osmotyczność jak ludzka krew, więc właśnie idealnie nadaje się do nawodnienia. Ale właśnie tutaj Seba fajnie wspomniałeś i fajnie rozpocząłeś ten temat wody. Czy uważacie, że to jest jeden z najczęściej pomijanych suplementów, które ludzie tak naprawdę no, zapominają o nim i potem się dziwią właśnie, że jest wywolony Ja myślę, hematokryt, że tak. hemoglobina? Tak, właśnie to jest najczęściej. Jak widzę, to ja bardzo często wysyłam swoich podopiecznych na badania. Mam bzika na tym punkcie, bo jak coś się komuś stanie, no to ja nie chcę być za to odpowiedzialny, tak? I najczęściej właśnie ludzie, którzy nie piją tej wody, ja to po prostu widzę po morfologii, zalecę im zwiększoną ilość płynów i ta morfologia się szybko często poprawia, tak? Więc no, ale to jest bardzo często pomijane. To nawet nie biorąc faktu zawodów, to ludzie z reguły nie dopijają. Myślę, że jak wypiją, nie wiem, trzy monstery, trzy kawy i butelkę wody, to oni się nawadniają. Do dupa się nawadniają. I Jak tak to prawdę naprawdę powiem. wtedy po badaniach można to wyznaczyć albo wyliczyć, jaki tak naprawdę jest optymalny poziom, jeżeli patrzymy, prawda, na elektrolity, ogólnie sód, potas i właśnie nawodnienie, które mamy mierzone, bo ja nie rozumiem, jaki jest problem, jeżeli wstajesz codziennie, prawda, i bierzesz jakąś tam ilość supli, bierzesz jakieś tam tabletki, bierzesz coś na tarczycę często, prawda, robisz szoty codziennie często, albo co któryś dzień, pamiętasz o tym, ale wstać z rana i na przykład nasypać 8 gramów, wiecie, soli do kubeczka, którą masz codziennie
używać, to jest wielki problem. Ja nie mówię tutaj, że dla całej populacji, bo większość populacji jednak nie potrzebuje dodatkowej soli i tutaj od razu nie patrzcie na to, że my no mówimy, że trzeba dodawać soli, no bo nie. Większość ktoś ludzi na świecie nie... ma na cały dzień. Tak, większość ludzi nie potrzebuje sodu dodatkowego, ale osoby mocno aktywne, które właśnie jedzą bardzo, bardzo czystą dietę, albo przynajmniej mówią, że jedzą, to właśnie mają często niedobory tego minerału. Tak, jeszcze spalacze lecą, nie? Płacimy się więcej. Wiecie, problem też jest taki, że ludzie często zadają pytanie, jak obniżyć hematokryt, nie? Gdzie tak naprawdę hematokryt to jest wynik stosunku krwinek czerwonych do osocza krwi, a osocze krwi w większości to jest woda. Więc żeby zmienić hematokryt, trzeba manipulować albo krwinkami, albo osoczem, czyli wodą, nie? No i jak to wiesz, jakie jest najczęściej rozwiązanie? To tak samo jak gadaliśmy kiedyś i poruszymy. Większość, ile mieliście przypadków w życiu, że zapytał was ktoś, jak mogę poprawić dietę, jak mogę poprawić trening? A ile osób was zapytało, ile mogę dojebać towaru? To jest często. Nawet a propos tej wody, to warto głupie bolero sobie dodać do tej wody, jak ktoś ma duży problem, tak? Lepiej jak sobie doda tą saszetkę dwie dziennie i dzięki temu wypije te 2-3 litry wody więcej niż po prostu, nie wiem, żłopie tą kolę zero czy te monstery, bo to jest po prostu raz ile tam jest chemii, a dwa to bolero jest dosyć tak zdrowe na tle tych właśnie. Teraz ludzie się zaśmieją, powiedzą, o kul, turyści monsterka się czepiają, a sami napierdzielają. No tak, ale wiesz co, tutaj trzeba też rozdzielić jeszcze takie kwestie, nie? Bo jest kola zero, jest monster, wiadomo, no nie są to najlepsze produkty, bo kolą się rdze usuwało na przykład, nie? Bo zabiera kwas. Choć z drugiej strony na przykład, jak ktoś ma bardzo dużo białka w diecie, może to troszeczkę pomóc w trawieniu, nie? Takich tych. Znaczy to nie jest protip, żeby... Wiadomo, ktoś... wiadomo. Ludzie zaraz zaczną to i tak to znowu będzie coś w rodzaju, jak taki Kowalscy mówią, że piwko to na nerki dobre, nie? Wiecie o co chodzi. Nie? To żeby nie było w ten sposób, ale lepiej... Piwko już na nerki, winko na serce i tak codziennie na jebka. Tak. Ale wiesz, już pomijając to, lepiej nawet jak oni piją te monsterki już nawet, niż jakby w ogóle, jak w ogóle nie piją. To już jest w ogóle dramat, nie? Ale wiecie, poruszyliście bardzo ciekawy temat i tutaj Adam za chwilę to rozwiniesz, bo muszę to wtrącić, bo my na ten temat rozmawialiśmy już parę razy i wiecie, okej, my mówimy na przykład o monsterach, że nie są w 100% zdrowe. Nie są w 100% zdrowe i tak samo alkohol nie jest zdrowy, palenie nie jest zdrowe i ktoś tam mówi, a ty koksie, mówisz o tym, co nie jest zdrowe, a sam bijesz koks. No dobra, biję koks, to mam jeszcze ćpać, palić, pić. Dokładnie. Dodać sobie jeszcze dodatkowych stresorów w postaci czegoś, co mogę regulować, to jest tak jakby ludzie nie rozumieją jednego, że po pierwsze w każdym praktycznie sporcie, praktycznie w każdym sporcie jest jakieś PEDs, czyli performance enhancing, ale jeszcze do tego muszą ludzie zrozumieć, że w każdym sporcie to jest zło konieczne. To nie jest coś, co my chcemy robić. Każdy właśnie, jak mówiliśmy o dojrzewaniu, prawda? To dojrzał do takiego momentu w życiu, że gdy może bić mniej, to jest szczęśliwy. Czyli ten okres po zawodach to nie jest dlatego, że możesz się najeść, gdy już jesteś dorosłym kulturystą, tylko dlatego, że idziesz sobie na mostek i masz wywalone na to wszystko. To fakt, zdecydowanie. A wiesz, jeszcze z tym jedzeniem po zawodach, weźcie pod uwagę, że część ludzi robi ten błąd. Ja się z tym ostatnio spotkałem, że teraz szykuję się do zawodów, to mam mega sztywną dietę. Nie? Zamiast, wiecie, zrobić sobie dietę na zasadzie mam jakiś swój styl żywienia i tak naprawdę jem podobnie cały rok, jem co lubię, jem jak lubię, a ograniczeniem jakimś takim pod zawody jest po prostu ilość tego jedzenia, czy tam poszczególnych makroskładników, to nie, część ludzi po prostu cały rok sobie tam folguje, nagle są zawody i oni przychodzą na taki mocny rygor, nie, na zasadzie tylko ryż, sucha kura i tak dalej, i tak dalej. I potem ten prep dla nich to jest coś takiego, że oni tylko czekają do momentu, kiedy zwolni się ta blokada i mogą jeść, nie? I często to jest w ogóle, tego nie umiem zrozumieć, często w dniu zawodów albo przed dzień zawodów puszczają im te zawory, nie? Czyli tak naprawdę poczekaj jeszcze dobę, czy tam nawet pół dnia i będziesz mógł jeść, co będzie ci się podobało. Oni nie, oni się już muszą nażreć teraz dziś rana, bo już nie wytrzymają, nie? I wiecie, po czym najczęściej to widać? Adam, przepraszam, że ci wtrącę, wiesz, po czym najczęściej to widać? Jak ludzie pytają, a może załadujemy McDonaldem, co? Tak, tak. A dzień wcześniej załadował 1500 węgli? Tak. I węgli mu kurwa brakuje, no na pewno. Może, nie, może muszą zrozumieć, że nie są po prostu płascy, a nie mają tyle mięśnia, ile myśleli, że mają. Wiecie,
Popatrzmy tak naprawdę na sylwetki, które wychodzą teraz i wygrywają. Oprócz Samsona mamy tak, Hadiego, który ważył 102 kilo na scenie. Derek 105 kilo na scenie. To są Mister Olimpia. To jest dwóch top 2. 102, 105 kilo. Ile myślicie, że wy potrzebujecie? Oczywiście to są friki genetyczne, które mają wszędzie ładnie podokładane. Ile myślicie, że macie tak naprawdę mięsa? Tak naprawdę mięsa, gdy dojdziecie do ich formy startowej. Ale a propos właśnie tego tematu, tu się wtrącę, właśnie czy Hadi, czy Derek, czy Chris Bumstead, bo gdzieś tam też obserwowałem mocno ich ostatnie Olimpie, to oni bardzo mało ładowali tak naprawdę. Oni, to nie jest, że oni, nie wiem, nawet nie wiem, czy właśnie Hany Rambot, czy właśnie, to właśnie Hany Rambot akurat tych trzech zawodników prowadzi, tak? On ich bardzo konserwatywnie do samego końca prowadził. Tam było, nie wiem, torba ryżu, może jakiś owoc na posiłek i to było, myślę, że w skali dnia 600 może węglowodanów do takiego chłopa, no kurde, no a u nas było. Zauważyliście taki ciekawy sposób u Hadiego, że jest na przykład czerwony ziemniak, biały ziemniak i ryż. I to wszystko w jednym posiłku pomieszane i coś tam jeszcze dorzucone, na przykład na zasadzie awokado i jeszcze łosoś. I masz takie, ale... Znaczy, ja myślę, że wiecie, czym to jest spowodowane? Tym, żeby dać na przykład różne frakcje, czy węglowodanów, czy tłuszczy. No bo generalnie, znaczy Hany Ramot, ja myślę, że też czy z tym łososiem, czy z awokado, to też myślę, że może robić taki miks na zasadzie, żeby troszeczkę też uzupełnić triglicerydów wewnątrzmięśniowych, tak. Bo to też jest forma wypełnienia mięśni. Ludzie o tym Tak. też często nie wiedzą. Ja na przykład często robię tak, że na początku peak weeka ograniczam gdzieś węglowodany, podnoszę mocniej tłuszcze, żeby te triglicerydy załadować i dopiero później zacznę ładowanie węglowodanów. Albo To na jest odwrót. Znaczne. Albo na odwrót, można też najpierw zacząć ładować węglami, później zejść z nich i podnieść tłuszcze. A myślę, że to będzie temat ciekawy na przyszłość, wiesz, żebyśmy go sobie Można o poruszyli, takim taki pikuiku typowy piknik, całkowicie. ale Tak, wracając do bo to też minerałów ciekawy temat. codziennie, prawda? Myślę, że minerałem, z którym ludzie też przesadzają, bo często pytacie, czytacie suplementację, dostajecie tam, prawda, maila, otwieracie i macie potas. I często macie takie, nagrzybać i dodatkowy potas. Czy Jak jeszcze ludzie raz naprawdę chodzi nie zdają rakieci sobie pleca, tym sprawy, jak bardziej. często jest wypłukać potas? Ciężko, prawda? Szczególnie jeżeli trzymasz gospodarkę sodową, prawda? Znaczy tak, ale to też jest, powiem tak, jeżeli ktoś używa na przykład tlenu, to tlen mocno wypukuje potasu, też trzeba mieć na uwadze, ale wtedy właśnie jemy bardziej bogatsze produkty potasowe lub powinniśmy mieć, tak? Z kolei, jeżeli jest pikujki i używamy diuretyków, szczególnie spironolu, który ten potas nam zatrzymuje, no to my nie powinniśmy tego potasu w ogóle dostarczyć, bo jeżeli my też spowodujemy zbyt duży dysbalans elektrolitów w organizmie, ten potas jest zbyt wysoko, to sód nam się zbyt mocno obniży, tak? I ten dysbalans może spowodować, że podniesiemy aldosteron i zatrzymamy wodę. I Tak. to jest na A pole często robione. Jeszcze Nie niewielu wychodzi. ludzi też wie, że jak macie telorid, jest na przykład 50 plus 5, nie? Albo 25 plus 2,5. To ten drugi związek, to jest On wypuk. hydrochlorotiazyd, to Tak. jest telorid, a No. telorid ten diuretyk, a ten drugi związek to jest związek, który zatrzymuje potas, nie? Bo de Dokładnie facto to tak. jest lek, który powinien zbijać nadciśnienie, czyli u starszych ludzi szczególnie obniżać sód, podnosić potas, nie? A u nas, jeżeli ktoś ładuje jeszcze potas, to się też wzięło z dawnych czasów, bo kiedyś tak było, że kiedyś się Kalipos, nazywało pamiętasz? Tak. Tak, ale to się wzięło wtedy, bo wtedy to jeszcze miało jakiś sens, bo wtedy większość zawodników odwadniała się furosemidem, Prosemit. który Tak, on pikuje i wszystko potas, pukał, i sód, nie? tak. Więc wtedy uzupełnianie potasu miało sens, a teraz, kiedy większość ludzi Zdecydowanie. używa spironolu i telorydu, no to potas jeszcze w kolano. Już nie mówię, że można No. zawału się nabawić, jak przyjdzie hiperkalemia i potas będzie na orbicie, nie? Albo też można się spotkać z sytuacjami, jak ja się osobiście spotkałem z zawodnikiem, który właśnie od nadmiaru potasu nie miał skurczy, bo właśnie miał nadmiar, to miał takie jakby rozkurczowe problemy, czyli napiął mięsień i nie mógł go rozkurczyć. To właśnie jest spowodowane zbyt wysokim poziomem potasu. Ale to No ale to Beneziza jest. miał. Beneziza No to to miał. też chyba. Leżał, Tak, chyba spiął też rękę faktycznie. i nie No. dał rady puścić jej. I wtedy. Dilet chyba. Dilet też chyba miał coś takiego, nie? Że przyjął Tak, Dilet to po no prostu tak, że spięło ze i sceny ściągnęli powiedział: po prostu. No. zdejmijcie mnie ze sceny. Tak, On tak, powiedział: tak. help. Tak. I to właśnie było spowodowane nadmiarem potasu. I myślę, że to też właśnie. To były czasy, kiedy te właśnie. To były początki tych diuretyków pętlowych, tak? Więc tych oszczędzających potas. Więc no właśnie trzeba mieć po prostu takie względy na uwadze. W ogóle, jeżeli zabieramy się za jakiś lek, środek, cokolwiek, no to przeczytajcie charakterystykę tego. Przecież tych Większość informacji nie jest czyta mnóstwo. tego ulotka Ale przecież. to Ale też jest pamiętacie o fizyka ulotkach? Zawsze kwantowa. wiele jest pytań takich do nas w stylu jak coś tam. Na ulotce jest totalnie napisane To jest wszystko. fakt. Przeczytajcie ulotkę. No, ale to jest to.
To ludzie naprawdę, znaczy, to jest też tak, ja myślę, że niektórzy ludzie wezmą sobie trenera i myślą, że on już nie wiem, jest ich niańką, ich kurde, farmaceutą, ich kuźwa, no, każdym, że tak Znaczy, powiem, wiesz, Seba, odławia. żeby tutaj, żebyśmy nie byli źle zrozumieni, bo oczywiście trener jest odpowiedzialny za Jasne, to pewnie. tłumaczenie, prawda? Oczywiście, ja bardzo lubię Planu i ludzi, tak którzy dalej, potrafią ale też chodzi mi o tłumaczyć. to, No. że czasami ludzie tacy po prostu z branży nawet pytają o takie rzeczy, które po prostu są na ulotce. Na ulotce masz napisane bardzo, bardzo często dużo rzeczy. Adam, co do zatrzymania wody, pogadajmy o wodzie, co ludzie Tak. często robią przed zawodami. Właśnie o tym rozmawialiśmy chyba wczoraj, czy przedwczoraj Tak. nawet. Szczególnie jeśli ktoś używa diuretyków, to pewnie wielu ludzi zauważyło, że jestem pigwik, piję dużo wody. No i jest sytuacja taka, że ktoś używa diuretyków. To zakładamy, że osoba dana używa diuretyków, nazwijmy medycznych, o tak to nazwijmy, bo żołowe też są wiadomo, nie? No i jak pije dużo wody, to chodzi często sikać. W nocy staje po kilka razy, cały czas sika, nie? I zbliża się ten dzień zawodów, gdzie najczęściej. Albo w ogóle ktoś daje dopiero na przykład ten wspomniany tialorit, albo ktoś do spironolu dokłada jakiś tialorit, czy tam, co tam stosuje sobie, nie? Różne są szkoły. No i w tym momencie, jak oni dodają te diuretyki, nagle, to się też chyba ze starych czasów wzięło, kiedy ucinamy wodę? Tak. Kiedy ucinamy wodę? No i teraz, co się dalej dzieje? Nagle ucinają wodę, przestają sikać, bo najczęściej tak jest, Adam, ja nie sikam, Adam, ja nie sikam, A no pamiętasz, bo... co ja ci powiedziałam, co mi kiedyś trener powiedział? Jak nie sikasz, to więcej spiro. To więcej sodu jeszcze wydalisz, jeszcze bardziej zatrzymasz aldosteron i Tak. zrobisz się naleśnik. No właśnie, No. wracając do wody. I wiesz, i problem jest tego typu, że ludzie, to się też wzięło z dawnych czasów, ograniczają wodę, nie? I ja tu mam taki bardzo dobry przykład właśnie mojego podopiecznego, który był po zawodach. Kazałem mu tam, że zjeść jeszcze na noc, mówię, spróbuj sobie takie ładowanko, jesteś już po zawodach, po sezonie. Wypił danego dnia prawie 5 litrów wody, plus w nocy wstawając sikać, wypił grubo ponad litr, czyli powiedzmy 6 litrów wody nawet niecałą dobę, jednocześnie używając diuretyku. Rano stał, miał 4 kilo mniej, mimo że dzień wcześniej zjadł sporo kalorii, Ograniczył był też. tak wysuszony, że cała woda z niego zeszła, a sylwetka była w żyłach, nabita, pękata i tak dalej. Czyli to, co No bo trzeba. oczywiście, tak. Był bardzo pożądany wygląd. No i teraz problem jest taki, że jeżeli ktoś używa diuretyków i nie przestaje pić wodę, no to ta woda z organizmu musi uciekać. I teraz są dwie opcje. Albo organizm zatrzyma wydalanie wody i zacznie ją zatrzymywać, więc forma się pogorszy, albo po prostu zacznie ją wydalać, gdzie mu jeszcze gdzieś tam została. A że mięśnie składają się Mięśnie, głównie z właśnie. wody, no to woda ucieka z mięśni, chowują się żyły, nabicia nie ma, robimy się płasty. No i wtedy jest najczęściej taki pomysł zawodników. Chyba za mało załadowałem, nie? Może jakiś maczek albo coś ten deser, nie? Paradoksalnie cud może podratować w takiej sytuacji, no ale No to na pewno. cud musi iść wodą wtedy i ta woda musi do tych mięśni gdzieś tam wrócić, tak? Ale ja Ale to czy tak czy akurat siak to. musi Musi ta woda wrócić przede wszystkim, więc na no początku, właśnie. No. jak wstajesz, ja często zawodnikowi po prostu mówię, wiesz, pyta się, co jem. Mówię, wypij 500 ml wody. Ale co jem? Nic nie jesz, wypij 500 ml wody, za pół godziny wyślij fotki. Okej, wysyła fotki, wyglądasz lepiej. Jesz mały posiłek. Dlaczego tak mało? Bo woda zrobiła robotę. Ja No. wam też mogę powiedzieć ciekawostkę akurat, bo też jest taka stara szkoła, tak, z tym ucinaniem wody. No i właśnie byłem na Olympic Masters w Rumunii, gdzie startował Robert Burnejka, wiadomo. Prowadził go, znaczy go teraz Farag prowadzi, tak? I to był takim, prowadził go totalnie starym schematem, że dobę przed była woda totalnie do zera. No i Robert, kurde, ogromny chłop, no nagle w dniu zawodów sam mówi, że po prostu nie ma nabicia, czuje się płaski, gdzieś tam bez żył. Gdzie on dosłownie był tak gotowy wiele tygodni przed. No ja mówię tak delikatnie, Robert, napij się wody. Mówię, no cały dzień nie pił wody, chłopi gdzieś tam, no widać, że z niego mocno zeszło. Zaczął pić wodę, zaczął do niego dopiero wszystko wracać, nabijać, tak? Tylko, że to już było po paradziadzingach, więc wiele to już nie dało, ale, no, ale jeszcze, Burnejka. tak, Tak. oczywiście. No, A no i wspominał generalnie, o tym, wiesz? Wspominał a mi widzisz, właśnie no. o tym, że, bo ja nie chciałem mówić, prawda? Bo mówił, że Farach trochę za wcześnie mu wodę odstawił i to było takie. Tak, tam na dobę przed, chyba miał tylko 500 mililitrów dobę przed, do samego startu.
Wiecie, to jest stara szkoła i oczywiście stara szkoła działa do pewnego etapu i do pewnego momentu, ale wiemy coś, co jest, już poszliśmy do przodu, tak? I poszliśmy do przodu w wielu, wielu aspektach i nie musimy patrzeć tylko na zasadzie zwiększ jedną rzecz. Sprawdźmy inne aspekty, tak? Wiemy, że poszła motoryka w górę, prawda? Wiedza o motoryce ruchu, prawda? Wiemy, że poszło o diecie tak naprawdę wiele. Wiemy teraz, że ciśnienie, tak, że nie odstawia się, prawda, że nie odstawia się wody, ponieważ będą się działy te sprawy, o których wspomnieliście wcześniej. I tak samo wiele osób nadal tkwi w tej starej szkole i mówi, a, bo ktoś tak robił. Słuchajcie, ja nie mam 2 metrów, i nie potrafię skakać i nigdy nie będę w NBA. Jak ciężko bym nie trenował jak Jordan, nie robił tych samych ruchów co on i nie miał Grovera, to i tak jakbym miał to wszystko i robił to samo co Jordan, nigdy nie będę taki jak Jordan. Ja muszę robić to, co ktoś, kto był bardzo, bardzo słaby, a doszedł do 75% Jordana i to będzie mój max, a i tak będę bardzo, bardzo szczęśliwy, że tam doszedłem. Musimy tak na to patrzeć, bo nie wszyscy są predysponowani genetycznie do takiego stopnia, jak na przykład ten młody z Anglii, co 21 lat ma i zdobył kartę pro, czy Maciek Nabajło od nas, prawda? Nie każdy jest tak stworzony do tego sportu, tak? Mamy wielu wspaniałych pro, Krystian Wolski. Nie każdy może to przeskoczyć pewną barierę, więc wtedy my jako trenerzy musimy patrzeć i szukać rozwiązań, tak? A że poszliśmy do przodu i wiemy, jak na przykład pracuje już najszerszy i tak dalej, Dorian był o wiele, wiele, wiele przed wszystkimi Dorian był o wiele kroków i jednak jak patrzymy, to dalej są pewne schematy, bo ktoś coś tam robił. Nie możemy tak samo robić, bo nie jesteśmy tacy sami jak oni, bo oni popatrzą na Hantel, na przykład Flex Wheeler, przepraszam, nie Flex Wheeler, Paul Dillette właśnie, o nim rozmawialiśmy. On przecież zrobił 23 inches, czyli 60 łapę, a nigdy nie widziałem, żeby większe hantelki w ręce na biceps miał niż 15 kilo. Czy używał czegoś, czy nie, to nie ma różnicy. To jest gen. Chyba 6-kilogramowych hantli do wzrostu bokiem, a barki miał po prostu jak kule. No wiadomo, że czy czegoś tam używał, czy czegoś, czy miał predyspozycję, to też są predyspozycje. Tak, nie? No ale to wiesz, to się tak wzięło, że się wiesz, fajnie się naśladuje tych najlepszych, nie? No teoretycznie tak powinniśmy robić, nie? Ale mnie bardziej bawi jedna rzecz, nie? Jeżeli, to też wiesz, obserwuję na siłowniach. No Dawid, robiłbyś coś rok, drugi, piąty i nie przesuwa cię to za bardzo do przodu. To sam byś zaczął myśleć, że kurde, coś jednak tu jest nie myśleć. Tak, ale... O, dobry tekst rzuciłeś. Myśleć. No, że coś tu nie pasuje i widocznie ten schemat u mnie się nie sprawdza, nie? A większość ludzi dalej się trzyma tego. No ale ten tak robi, ten tak robi, ten tak robi. Stary, jak będziesz chciał, to sobie znajdziesz zawsze badanko, osobę, wszystko pod swoją teorię, żeby ją tylko potwierdzić. Gdybyś szukał potwierdzenia, to znajdziesz, bo zawsze się znajdzie jakiś wyjątek, zawsze się znajdzie jakieś, wiesz, kontr badanie, że tam wyszło, wiesz, jest 20 tysięcy badań takich, a 100 sprzecznych, no to jak sobie zrobisz takie, wiesz, tak zwany cherry picking, czyli wyciągniesz to, co będziesz chciał wyciągnąć, to sobie znajdziesz potwierdzenie dla swojej teorii. I tak samo jest z treningiem, bo ten tak robił, no okej, okay, nie? Ale czy całą resztę życia też prowadzisz tak jak on, śpisz tyle, co on, jesz tak jak on, masz tyle stresu, co on, już nie mówię o genetyce i predyspozycji. No wiadomo, abstrakcja też. Tak? Ale popatrzmy na też, jak najlepsi zaczęli się rozwijać i kiedy. Kiedy na przykład Dallas tak naprawdę zaczął rosnąć, nie tylko narzucać na siebie, na strukturę, ale rosnąć tam, gdzie trzeba. Kiedy Nick z bryłki zmienił się właśnie w kształty. Kiedy Hunter zaczął nabierać kształty. Gdy zaczęli właśnie, oczywiście najpierw były te podstawy, które im pozwoliły to wszystko narzucić, tak? Tylko, że pomyślmy, czy gdyby właśnie zaczęli od tego, co robią teraz, czy nie byliby parę kroków do przodu, czy gdyby nie trenowali tak perfekcyjnie, technicznie, jak robią to teraz, czy nie byliby do przodu jeszcze dalej, bo nie wiemy tego, prawda? A wielu młodych adeptów właśnie zaczyna i uczy się tej motoryki, oczywiście robi te podstawy, ale dodatki, które dają im, czyli robi na przykład martwy ciąg typu RDL, SLDL, jakąś formę wyciskania, niekoniecznie to musi być ława, i jakąś formę przysiadu, tak? A do tego robi na przykład ściągania na linkach. I to wszystko się kumuluje i temu mamy właśnie zawodników, którzy szybciej się rozwijają. Teraz zobaczcie, Derek 30 lat, tak? Jak on ćwiczy? Jak się przypatrzycie, okej, robi tak naprawdę wiosło, robi
jakiś tam pociąg, a reszta to wszystko maszyny. No tak, nie? Generalnie też wiesz. Co longevity, prawda, czyli długości trwania w kariery twoim. Tak, sposób. Oni też na to patrzą, ale też jest kwestia tego odnośnie już naśladowania, czy jakichś tam utartych schematów, czy jakichś tam właśnie wypatrywania rzeczy u innych. Jeżeli, no często zgłasza się podopieczny z chęcią jakiegoś osiągnięcia celu z trenerem, tak? Ma jakiś swój plan, no jakiś czas powiedzmy wygląda tak samo, chce jakichś zmian i upiera się przy danych elementach. No kurde, człowieku, zgłaszasz się do trenera, coś tu nie gra, w takim razie albo, no jeżeli nie wiem, zgłaszasz się, że jeżeli chcesz się rozwinąć, czy chcesz osiągnąć jakiś cel, no to nie wiem, jeżeli ty się upierasz przy swoich racjach i nie wiem, to ci służy i nie wiem, nagle pójdziesz do trenera i nie wiem, magia się stanie, bo masz trenera, robisz to samo i się zmienisz, to nie zmienisz się, musisz gdzieś tam posłuchać często właśnie tej drugiej strony, a często ta strona jest bardziej doświadczona i powie ci, stary, nie wiem, nie jest potrzebne ci to, bo ty nawet nie masz, nie wiem, jakichś podstaw, czy jakiś po prostu, no właśnie takiej bazy strukturalnej, na którą trzeba popracować, tak? Więc to są też takie aspekty, które no, ludzie muszą mieć na względzie. Ale zauważyliście, że jest taka zależność, że za przeproszeniem, im większy placek, tym bardziej Tak. twierdzi, że on zna swój organizm Tak, i tak. wie, jak reaguje i tak dalej. Tak I on korci tak cię tak hardkorowo wtedy, wiesz trenuje, co, nie? tylko nie widać za bardzo, coś nie widać. Nie? Tak. Ale tak To są... jest. Zauważ, że doświadczony zawodnik ci powie, nie wiem, Tak, co spokoro... startuje. 10-15 lat ci powie, że nigdy, nie wiem, do końca nie, jeszcze nie zna swojego organizmu. Tym bardziej, że Tak, a... z wiekiem on się też zmienia, prawda? A ci tacy, co tam raz stali na scenie albo w ogóle, to tam po oni w ogóle. znają swój Tak. organizm. I oni są najbardziej hardkorowi w treningu, w diecie, a wyłamują się przy pierwszym weekendzie, kurde. No. To jest schemat taki częsty. Ale Ja to... wiecie, dam wam taki przykład, że gdybyście mieli, może to trochę zabrzmi, ale dobra, ubiorę to w trochę lepsze słowa, o tak. Mamy sobie osobę, z której jesteście w klasie i macie gościa, który całe życie się opierdzielał, widzicie, że się opierdzielał, że nigdy się nie uczył, nie chodził za bardzo na wykłady czy do szkoły, tak, na lekcje, omijał je, a zawsze ma tą czwórkę, piątkę. A potem macie gościa, który tak sobie słabo radził z tej matmy, prawda? Tam miał jedynki, dwójki, a nagle, i widać, że się stara, że chodzi, a nagle ma te trójki, czwórki. Czy zapytalibyście tego, który nie chodził, o to, jak tam doszedł, czy tego, który miał Oczywiście, że same tego drugiego. pały i teraz ma czwórki? Oczywiście, że tego drugiego. Ja tak samo właśnie miałem wiele, sam dalej mam wiele gdzieś tam takich no, słabych punktów w sylwetce, nad którymi muszę popracować. I zawsze patrzyłem na osoby, które właśnie jakąś ciężką pracą poprawiły te rejony, tak? Zawsze coś chciałem przypatrzeć się, czy gdzieś tam coś wyciągnąć dla siebie i cały czas próbować coś polepszyć. Każdego treningu, każdego dnia, nie wiem, każdego właśnie, każdej możliwości wyciągnięcia jakiegoś elementu, żeby to poprawić. A jak ktoś naprawdę upiera się przy swoich jakichś tam kwestiach i nie ma tego postępu, no stary, kurczę. Trzeba trochę się bardziej zastanowić, czy Ale ja faktycznie. myślę, że to jest kwestia też ego, nie? Bo ja to tak zauważyłem sam po sobie Często. z wiekiem, że wiecie, po latach już mnie to tam dupi, co tam ktoś kurwa u mnie gada, nie? Tak naprawdę, wiesz, co już mi mieli pocisnąć, to już mnie tam pocisnęli, jakoś nie rusza mnie to. I dużo częściej mam tak, że ktoś mi na przykład, nie wiem, zwraca uwagę, ja nie patrzę na to przez pryzmat, że co on się mnie czepia, że jak on mi będzie gadał, co on tam osiągnął, albo kto to jest, nie? Tylko tak sobie myślę, kurwa, może on ma rację, może wiesz, on tym, że mi zwrócił uwagę, chce mi pomóc w jakiś sposób i może ja powinienem, wiesz, chociaż przeanalizować, czy on coś mówi z sensem, czy nie, nie? I tak naprawdę, wiesz, po pewnym czasie starasz się wyciągać z każdej uwagi coś dobrego, nie? A pamiętam, że byłem dużo młodszy, to często No to jakieś też uwagi fakt. odbierałem jako takie Jako uszczypliwości, atak. nie? Ale Tak, to no. też fakt, tak jest często, to też jest zdecydowanie. Chociaż ja bardzo szybko trafiłem do takiej, no takiej siłowni z rejonu, w których pochodzę, gdzie było kilku weteranów kulturystów i tam nie było, że gdzieś tam coś brałeś do siebie, tylko albo zapierdzielać i słuchać się, albo nie przychodzisz na treningi, bo to była taka gdzieś tam hardkorownia i no i tam szybko pokory człowiek się nauczył, bardzo szybko. Ale myślicie, że nauka pokory polega na właśnie tępym słuchaniu starszego, bo starszy wie lepiej, czy właśnie, bo pokora, często to mylimy też w Polsce, bardzo mylimy pokorę z, bo już wiecie, jak czasami ktoś powie, że jedzie o kartę pro walczyć, prawda, i powie to głośno,
To jest nagle, o kurwa, jak ty mogłeś to powiedzieć, stary, ty w ogóle pokory nie masz, jak ty, ty o kartę pro, co ty, może powiedz to trochę inaczej, co, że jedziesz się pokazać. W Polsce nie można tak naprawdę pokazać siebie jakoś z innej strony na zasadzie, że jestem pewny siebie, wykonałem swoją pracę i tak dalej. Więc pokora czasami, tutaj wiecie, tak jak rozumiem, o co ci chodzi, że podejście do treningu, podejście do ludzi, podejście do siłowni, cześć. Na przykład teraz, ile osób widzicie, jak chodzi do szatni, hej, prawda? No nie bardzo, ja to podchodzę po prostu do każdego, wchodzę na siłkę, krzyczę siemano, prawda? I tyle, i idę, i to jest takie... No, tak byłem nauczony, ale mi chodzi o to, że wiecie, wracamy tutaj do elementu, okej, okay, nauczyliśmy się ciężko trenować, ale nadal czy będziemy naśladować te osoby, prawda? No wiesz co, no prawda jest taka, że jak mówiłem, wszystko trzeba samemu też przemyśleć, nie? Mnie też zastanawia bardzo często, ludzie tak się dopytują, skąd czerpać wiedzę, jakieś książki poleć, no, jakie książki wiecie, o kulturystyce, wiesz, są, ale to jest garstka i ile tego jest, to nie jest poczytne, to nie jest coś, co się sprzeda, więc nikt tego nie chce wydawać tak naprawdę, nie? Więc to nie jest, wiadomo, o piłce nożnej książka, tylko tam powiedzmy jest parę książek, no ale to wiadomo, nie? I skąd czerpać wiedzę? Tak naprawdę w internecie dzisiaj tyle tej wiedzy przekazywanej, no i wiadomo, trzeba tylko oddzielić tą dobrą wiedzę od tej Ziarno słabej od plew. wiedzy. Tak, natomiast wiesz, no nie jest to proste, szczególnie dla osoby początkującej, ale kurde, ja nie wiem, ja do dziś coś takiego mam. Ktoś mi coś wysyła, coś oglądam. Nie wiem, oglądam jakiś odcinek i dosłownie z godzinnego odcinku ja wyłapuję jedno zdanie. I jaram się jak dziecko, że kurwa, wyłapałem te jedno zdanie i to jest, wiecie, no może nie game changer, ale coś takiego, co coś nowego mi to powiedziało, nie? Albo dało mi jakieś przemyślenie. I już googluję, już szukam jakichś informacji, czy ktoś jeszcze coś o tym gadał, czy na Nie jakimś muszę zagranicznym forum decyzować. jest i tak dalej. I wertujesz, to wertujesz. Często to jest tak, że koniec końców wiecie, gówniana informacja, nic tego nie ma, ale już masz tą ciekawość i Ale szukasz ktoś ci tego, też nie? wniesie gdzieś tam Tak. zawsze. I ile się dowiesz przy okazji jakichś kolejnych rzeczy nowych, nie? No i człowiek jest taki głodny tej wiedzy, a tak wiecie, nie? Tak zauważyłem tak szczególnie po pracy właśnie z ludźmi, że większość z nich to są takie... Wiecie, już pomijam takich, co faktycznie tam mają, są zarobieni, mają kupę obowiązków w ciągu dnia i po to mają trenera, żeby tak jakby za nich myślał, ale są goście, którzy po nocy są tacy zajarani, sami pracują jako trenerzy, sami pytają o tą wiedzę, gdzie ją zdobywać, a potem jak przychodzi co do czego, to jak takie ameby, nie ma własnego myślenia, tylko jak pokaż mi palcem, jak to mam zrobić Tak, żebyś i tak, nie? I na zawsze jest tacy tylko, wyłożył. dokładnie, i zawsze jest tylko czarne albo białe, nie ma nic po środku, nie? Wiecie, nie ma tego... Zależy od sytuacji, od przypadku, od kontekstu, tylko jak jest dobrze, a jak jest źle. Nie? Ale się cieszę, że to poruszyłeś, Adam. Bardzo się cieszę, że to poruszyłeś. Wiesz dlaczego? Ten temat O Jezus Maria, jaką mam brain fogi jeszcze chyba. Kontekstu, nie? Że coś jest czarno-białe. Albo Właśnie. tak, albo tak. Czarno-białe, albo tak i dalej powiedziałeś? Że wszystko zależy od przypadku, od kontekstu, Właśnie, od danej jeżeli sytuacji. chodzi o przypadki. Słuchajcie, jak poznać, że trener chuja wie? To zależy. To zależy. To zależy. To Tak, zależy. to I może... czytasz czasami story czyjeś? Jest to zależy. To zależy. To zależy. To zależy. Żadnej konkretnej odpowiedzi. To zależy. To zależy. To zależy. I masz takie, kurwa, wiadome, że zależy. Sorry, że klnę czasami, ale wiecie, to wiadome, że zależy. Zawsze zależy. Ale są niektóre zmienne, są niektóre stałe, niezmienne, tylko które po prostu są ustalone i nie ma, to zależy. Pewnie, albo no nie wiem, dany przypadek jest taki, nie wiem, można z tego daną kwestię wyciągnąć, dany jest inny, ale zawsze jakieś ukierunkowanie tego, no trener powinien mieć, tak, jeżeli jest kumaty, no. Jeżeli nie, no to właśnie tak się wymiga od odpowiedzi i powie, to zależy, no ale od czego zależy, no wytłumacz, no, gdzieś No, tam bo to... nakieruj na coś. Tak, bo to można odpowiedzieć w ten sposób. Nie wiem, w takim przypadku tak, w takim tak, jeszcze O, innym będzie inaczej, ale już dajesz jakąś właśnie. informację, że nie wiem, w jakimś przypadku byśmy zrobili tak, tylko trzeba się upewnić, czy Wiadomo, na pewno to jest taka sytuacja, nie? I wielu już to jest kwestii to jakaś się nie informacja. przewidzi, ale no. 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 Ale social media są ogólnie bardzo mądrym i mocnym źródłem, jeżeli potrafisz dobrze wybrać. Tylko wiecie, co zauważyłem? Często jak ktoś robi na przykład Q&A i tak dalej, nie rozumie jednej zasady. Jeżeli jakieś pytanie ci nie odpowiada, nie musisz na nie odpowiadać. No właśnie. Ale ja mam wrażenie czasami, że niektórzy nie wiedzą, nie? Że Albo sami to sobie chyba zadają myślą, że trzeba pytania. klikać to i wprowadzać, nie?
No, ale odnośnie jeszcze tej właśnie pozyskiwania wiedzy, szukania jakichś informacji, co Adam wcześniej wspomniał, no to powiem wam tak, przykład, no, na swoim przykładzie. Jestem tak zjarany właśnie cały czas poszerzaniem wiedzy gdzieś tam dla siebie, jako trener, jako właśnie zawodnik, po prostu kulturysta, jako człowiek, że ja mimo obowiązków, ja jak mam dzień, w którym czegoś się nie dowiem, nie wiem, nie przeczytam jakiejś ciekawostki, nie wiem, nie obejrzę jakiegoś podcastu, jakiegoś filmiku treningowego, jakiegoś właśnie swojego ulubionego zawodnika, czy ludzi, którzy śledzę, to jestem chory po prostu. Czy nie wiem, są wakacje, zawody, ja kurde muszę coś obejrzeć, nie wiem, przykładowo teraz były właśnie w niedzielę zawody, cały dzień, tak, ja dopiero wychodziłem późnym wieczorem, tak? Ja pół dnia siedziałem, słuchałem różnych podcastów i po prostu, ja to kocham, tak? I z każdej właśnie kwestii, jak wyciągnę jakiś ułamek, gdzieś tam sobie notuję, później się w niego zagłębię, właśnie to, co Adam wspomniał. I to zawsze człowiekowi daje kolejną cegiełkę do jakiegoś rozwoju, tak? To nie wiem, do Dwa jakiejś bardzo właśnie. ważne argumenty, które powiedziałeś. Pierwsza rzecz, jeżeli trener, wiecie, którego trenera potrafię mega uszanować, który powie nie wiem. Który To powie też nie jest wiem, po prawda. prostu nie wiem, nie znam się na wszystkim. Nie jestem, przepraszam, dowiem się, za chwilę się wypytam, nauczę się, dzięki, że to zadałeś to pytanie, prawda? A druga rzecz, kocham to. Jak wiele osób wstydzi się w dzisiejszych czasach powiedzieć, to jest moje życie, kocham to, to jest mój sport, to jest moja pasja, to uwielbiam i nikomu nic złego nie robię. A wiecie, to jest jakby ktoś czuł, że krzywdzi kogoś, mówiąc, że lubi to robić. Nie rozumiem tego, prawda? Że ktoś się może czepić, że masz jedną tak naprawdę. Czasami no, niektórzy mają tylko jedną rzecz, którą kochają, tak? Nazywa się nawet taka książka, bardzo ciekawa, polecam. Jedna rzecz. Niektórzy One mają thing. po prostu jedną rzecz, na której mają w punkcie jednolca, prawda? I mogą to wszystko połączyć, ale w większości osób też z drugiej strony, no niestety wpada zatracenie. I ja też byłem w takim punkcie, w którym byłem Ja bardzo, bardzo również. zatracony. Każdy z nas myślę, że był i nie potrafił tego już w ogóle rozdzielić. Myślę, że i Adam był, i Seba był, i Zdecydowanie. ja byłem, i każdy z nas był, prawda, w tym Ja punkcie. powiem ciekawostkę odnośnie właśnie i no właśnie miłości tego sportu, bo ja mogę wprost powiedzieć, że kocham ten sport, bo tak naprawdę ja jestem z mojej wioski, jestem chłopaczkiem, który zamarzył sobie zostać kiedyś Skąd jesteś? kulturystą, tak? Moja miejscowość nazywa się Ogony. Bardzo Adam, żałuję a ty sumiennie. skąd jesteś? Tutaj się urodziłeś w tym? Nie, ja w Bytomiu, jakby Bytom, tak. miasto. Ale takie znane z tego, że niezbyt piękne, tak mówią o nim. To moja wioska jest jedna z najmniejszych w Polsce, tak? No i z chłopaczka, który zamarzył bycie kulturystą, no został kulturystą, został trenerem, prowadzi sklep z suplementami, który po prostu jest moim drugim domem, tak? Miałem właśnie też etapy, w których się zatraciłem, że powiedzmy, nie wiem, żyłem jak mnich, nie wychodziłem z domu, tylko spałem, jadłem, trenowałem, ale ja po prostu to kocham, tak? I teraz Ale wiele potrafię osób nie potrafi zrozumieć tego na przykład, że możesz wyjść do ludzi, Nie, no jasne. ale masz swoje ograniczenia, tak? Które sam dla ciebie to nie powinny być ograniczenia, dla innych Znaczy mogą oczywiście, wydawać się właśnie. ograniczenia. Na To są przykład to, że wybory, tak? moja pije latte, nie znaczy, że ja muszę pić latte, ja mogę Możesz wypić wypić czarną, czarną tak po prawda, prostu, Adam, jak dokładnie. wychodzisz ze Sterą, czy ty, Dokładnie. Seba, ze swoją, to nie macie czegoś takiego, że koniecznie musisz wypić cholerną pumpkin latte, kurwa, ice. No, nie, ja na przykład z Jeszcze córką tren idę do chyba kina. nie zszedł, bo taki emocjonalny jestem. No, ja z do kina idę z córą zawsze, no to ona ma, wiesz, wielką michę Popcorn coś, tak. popcornu, to ona się jeszcze to ona jest jeszcze zadowolona, że stary jej nie podjada tego A popcornu. wiecie, ja właśnie mam fazę taką, że jak jestem ogólnie, znaczy, czy w prepie, czy nie, bo ja i tak zawsze trzymam swoją michę. Ja mam frajdę, ktoś obok mnie je coś innego, bo po prostu jakoś mam frajdę z tego, nie wiem Ja też czemu. swoje zawsze kupuję, nawet jak jest na diecie, to je kupię, powiem, No wlicz to do właśnie. makro. No, ja mam frajdę, że nie wiem, wyjdę na obiad i ja mogę sobie po prostu posiedzieć, A popatrzeć, nie? pamiętacie kiedyś, ty Seba, może, nie, słyszałeś na pewno tą historię. Chłop pisał w raporcie zawsze, że zjadł loda z córką, bo musiał. I zawsze to, kurwa, Tak, było i zawsze sześć było gałek, nie chuj, jedna tak. gałka. Nie, córka mówiła, masz zjeść sześć gałek lodów, nie jedną gałkę lodów. Córka liczyła i córka zjadła sześć i on musiał też zjeść sześć Tak, gałek i ona lodów. będzie pamiętać, że tatuś zjadł sześć, bo jakby nie zjadł, to by się obraziła, więc. No. Nie, córka nie będzie pamiętała tego, że zabrałeś ją do kina i fajnie było, tylko że wpierdzielałeś lody I tata obok. jest za sześciu. Tak, Sześć. tata nie zjadł sześciu i będzie wypominać się nawet jak dorośnie, tak?
O ludzie. Oj, to A jest. wiecie co? Jeszcze tak wtrącę odnośnie szukania informacji. Kurde, ostatnio to też jest takie trochę śmieszne. Kiedyś w latach tam 2012-13 popularny był Lane Norton, taki Tak. trener, No, dietetyk, doktor i tak doktor, dalej, nie? tak. I on miał taki patent, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, ja to też na jakiejś amerykańskiej stronie wyczytałem, wiecie, translator, jechałem tą ostronę i to były tamte czasy i gdzieś wyczytałem, że on w ogóle przed startem stosował jakąś maść na hemoroidy, na Tak, oporne słyszałem, to miejsca, też gdzieś czytałem. tam na dół Tak, pleców, na żeby spalić pośladki, bardziej, tak. tak, że to dosuszało tam te rejony, że woda dostawała się i tak dalej. Ja wertowałem cały internet, jak ta maść się nazywa, nie? Której konkretnie on użył. Wtedy pamiętam, znalazłem. I ostatnio mi się odpaliło, minęło 10 lat od tego czasu. Ty, Norton kiedyś maść na hemoroidy Tak, używał, nie? był. I szukałem, wiecie, nie umiałem tego znaleźć, nazwy tej maści. Oczywiście przewertowałem różne maści, jakie są na rynku, ale no nie znalazłem tej konkretnej, której Ale chodzi Norton o wtedy fakt. polecał. Ale sam fakt, że wiecie, nie? Tak. Szukałem, tak? Powiem ci, że jakbyś mi tak parę nazw teraz rzucił, to bym tam jakieś, wiesz... Ja z Ale tego walę, jakby... ale sam niedawno, powiem ci, miałem tą samą sytuację. Przypomniało mi się, jak Milosz kiedyś mówił, bo ktoś z podopiecznych miał zatwardzenie przed startem i Milosz mówił o chińskiej herbatce na wypróżnienie, która tak szybko działała. Senna, Ja tych, no. kurwa, nazwy tej herbatki szukałem wszędzie, A to było... coś tam się działo, jakoś nazywa. Potem zamiennika szukałem, że, U nas wiecie, jest żeby Xenna, coś... tak. I powiem wam, że co jest najlepsze, zadziałało. To działa, działa. Jak ja Działa, wprowadzam... zadziałało. Wypił No. herbatkę. Mówi dobrze, że blisko domu byłem. Ale to też jest taki suplement Cascara Sagrada, też mogę polecić przed startem. No. To jest takie ziółko, które strasznie, że tak powiem, pozbywa wszystkich złog z jelit, z żołądka. Tylko to jest taka ciekawostka, że ją trzeba wrzucić na przykład na noc przed startem, powiedzmy, bo ona po 8-9 godzinach działa, ale jak zadziała, to Ale zostaje też wtedy wiesz. się nie wyjałowi za bardzo, wiesz, Nie, ja... bo to jest bardzo taki łagodny. Wręcz to też, jakby to powiedzieć, odżywia wysiłkę jelit, to tak jakby usprawnia cały przepływ tych wszystkich A złogów. pamiętasz, Innałku, Alan, jaki innałku był chyba. kiedyś tip? Tak, znała to jest, no. Pamiętacie, jaki kiedyś był tip z SFD forum na robienie wagi? Właśnie to też pomaga akurat w robieniu wagi, ale to off-topic, Jak no. przed ważeniem czopka na wypróżnienie? O kurwa. Ja i powiem wam, że widziałem naprawdę, jak niektórzy zawodnicy to robili. Czekaj, ktoś robił, no? Ktoś mi to mówi, że ktoś czopa ładował. I to Czopkę taki na wypróżnienie ładował, żeby zrobić wagę, dzienników żeby... nawet jakiś tam w SFD. Jakiś Znaczy, uncet. ale słuchajcie, no jak ja bym musiał zrobić wagę, też bym to zrobił, No jak koniec każdy inny, końców to było jedyne ekstremy są wyjście. czasami potrzebne, ale jak coś takiego pomyślisz, że no, To jest kulturystyka. to jest kulturystyka. I na tym dzisiaj skończymy. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy odcinek. Było luźno, było fajnie, myślę, że naprawdę fajnie to siadło, był fajny vibe. I zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i oczywiście zostawcie tematy, które byście chcieli poruszyć i może gościa, jakiego byście chcieli zaprosić, bo zawsze jesteśmy chętni na nowe spojrzenie i na naukę, a to chcemy przekazywać wiedzę. Dzięki bardzo i widzimy się już niebawem. Dzięki, Dzięki, trzymajcie trzymajcie się. się.